Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, faktycznie jestem leśnikiem. Nie będę więcej o sobie opowiadał, przy, przyjechałem tutaj, żeby opowiedzieć o przyrodzie. Zatem przejdę już do wykładu i w ogóle bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że tutaj mogę być i dla Państwa wygłosić parę słów. I chciałbym powiedzieć o tym, co dzieje się aktualnie w lesie, bo każda pora roku ma swoją dynamikę i to nie jest tak, że las... Tak jak wiele osób myśli, na zimę zasypia i nic się już nie dzieje. Tylko oczywiście dzieje się też całkiem sporo, tylko trzeba być bardziej uważnym, żeby pewne rzeczy dostrzec. A jesień jest tym momentem, który, w którym następuje dużo zmian, i takie, to jest taki etap przejściowy między tym okresem obfitości, kiedy jest mnóstwo życia, do tej właśnie. Nazwijmy pozornej stagnacji lasu. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, jak ten las się zmienia i co takiego się dzieje, co jest takiego ciekawego i na co warto zwrócić uwagę. Z jesienią, co prawda, teraz tak naprawdę zaczęła się właśnie ta. Polska złota jesień i z tego co patrzyłem w prognozach, to ona ma jeszcze potrwać przez najbliższy przynajmniej tydzień. Także trzeba się cieszyć i korzystać z tego, co nam oferuje teraz pogoda. No i takie właśnie widoki, jak tutaj, to jest rzecz, która rzeczywiście cieszy oko, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jesień na zdjęciach czasami może być. Ja, tak jak zacząłem fotografować, to zwróciłem uwagę, że jesień może być bardzo często zbliżona na niektórych kadrach do wiosny, bo kiedy te liście są takie niezbyt wyraźne na fotografii, to wyglądają jakby były bardzo świeże, tak jak właśnie w, podczas wiosny przy takim wiosennym świetle słonecznym. Ale jesień w ogóle nam się kojarzy przede wszystkim z takimi w zasadzie. Trzema głównymi elementami, i zawsze jak pytam różne osoby, z czym się kojarzy jesień, albo co się dzieje w ogóle jesienią, no to pierwsze co przychodzi na myśl w zasadzie wszystkie te trzy rzeczy widać już na tej fotografii ale ja rozbiję to na trzy inne slajdy. Przebarwianie się liści to jest oczywiście naturalny proces, i, i mamy mnóstwo różnych kolorów, które się pojawiają w lesie. Oczywiście paleta barw jest bardzo, bardzo różna. Przede wszystkim dominuje kolor żółty, troszeczkę czerwonego. Ten zielony jednak też jest, bo pamiętajmy o tym to też taka ciekawostka, że nie wszystkie rośliny się przebarwiają. Są takie, które się noszą miano zimozielonych, czyli. One nie zmieniają swojego koloru, czyli liście nawet podczas zimy są zielone. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie drzew iglastych, bo na przykład olsza jest taką, czy tam olcha, prawda, to jest różnie nazywane, jest właśnie taką, takim gatunkiem, ale też jeżyna na przykład też możemy czasami, jak wygrzebiemy spod śniegu liście, to zobaczymy, że one są takie, może nie soczyście zielone, ale jednak jest to widać, że kolor jest zdecydowanie ciemnozielony. Druga sprawa to jest opadanie tych liści. Poza tym, że one się przebarwiają, to jeszcze opadają. Ja bardzo często lubię zadawać pytanie, kiedy oprowadzam ludzi po lesie, jakieś wycieczki, to zadaję bardzo często pytanie, no to jak teraz stoimy pod tym drzewem, to proszę mi powiedzieć, jak to drzewo się nazywa. No i wtedy jest po prostu niezależnie od tego, czy mam do czynienia z małymi dziećmi, czy z dorosłymi, czy z seniorami, to zawsze jest taka sama reakcja, wszyscy, prawda, robią coś takiego i próbują rozpoznać, jakie to jest drzewo. No i w zasadzie zawsze wtedy opowiadam, że najlepiej jest patrzeć, nie, do Góry, bo w zasadzie nic nie widać. Gałęzie są wysoko, nie widzimy często owoców, nie widzimy nasion, nie widzimy dokładnie liści, ich kształtu, czy na przykład tego, czy, czy liście jest ząbkowany, czy cało brzegi. Tego dokładnie nie widać. A kiedy spojrzymy pod nogi, to bardzo często możemy rozpoznać dokładnie, jakie gatunki są nad nami. No i tak jak tutaj, mamy taki jeden gatunek bardzo mocno dominujący, a może ktoś wie, co to jest tutaj. O, proszę, wszyscy się znają, bardzo dobrze. Tak jest, oczywiście, Bóg jak najbardziej. I w zasadzie tutaj tak, no ciężko się dopatrzeć jakiegokolwiek innego gatunku. Jeszcze gdzieś tam, prawda, widzimy ewentualnie liście dębowe, przebijają się i oczywiście sosnowe igły. No tak, ale rzeczywiście to było w takim zwartym. Jakie zwartej buczynie zrobione zdjęcie, więc nie ma tutaj wątpliwości. No i jeszcze trzecia rzecz, która bardzo nas cieszy, cieszy oko, cieszy grzybiarzy, to są oczywiście grzyby, bardzo licznie występujące. Nie, właśnie teraz następuje taki wysyp grzybów. Tych grzybów jest naprawdę całe mnóstwo. No mamy takie grzyby, które rzeczywiście cieszą się dużą popularnością, wiadomo, każdy chce tego borowika szlachetnego, czyli tak zwanego prawdziwka zebrać, czy na przykład koźlarze, maślaki, ale pamiętajmy o tym, że jednak y, wiedza przeciętnego grzybiarza ogranicza się do w zasadzie kilku, no u wytrawnego grzybiarza kilkunastu gatunków, prawda? To jest mniej więcej taki zasób i więcej już nie zbieramy tych grzybów. Ja oczywiście y, myślę, że być może jeszcze jakoś w niedługim czasie uda się zrobić taki wykład, właśnie na temat, pewnie będzie na kanale Wszechnicy o, o grzybach bardzo nietypowych, jadalnych, bo jest mnóstwo grzybów, których my po prostu nie znamy i nie wiemy, że one się nadają do jedzenia. Ja teraz nie chcę dokładnie mówić, bo nie pamiętam, czy 72 czy 74, ale w tej liczbie grzyby zostały dopuszczone do obrotu w Polsce. Prawda? 70, to ta liczba w ogóle się zwiększyła, bo wcześniej była 40, 40 kilka, teraz jest do 70 kilku, to jest Podniesione. Także to już nam pokazuje, jak wiele grzybów w Polsce jest jadalnych. A ich jest oczywiście zdecydowanie więcej, bo to są tylko te, które są dopuszczone do obrotu. No i tutaj mamy oczywiście, na przykład maślaki. To są też takie grzyby, które są dosyć charakterystyczne, ale na przykład ludzie kiedyś, ja powiem szczerze, to dopiero się dowiedziałem o tym, jak się szykowałem do tego wykładu, szykowałem prezentację, to tego też nie wiedziałem, że kiedyś maślaki były wykorzystywane nie tylko do, jako pokarm, jako pożywienie, ale również do smarowania różnych części, różnych ruchomych w konstrukcjach, na przykład dowozów, to osie na przykład smarowano właśnie maślakami, taki dosyć ciekawy sposób, no rzeczywiście kto miał maślaka w ręku, ten wie, prawda, że one są bardzo takie śliskie. No i z kolei, jeżeli chodzi o grzyby, to jest taki sztandarowy gatunek, który znamy przede wszystkim z bajek, bo jak ja na przykład prowadzę zajęcia z dziećmi i pytam, no jakie znają grzyby, pierwsze, jakie wymieniają, to jest nie borowik, podgrzybek, maślak, tylko właśnie muchomor. No i najczęściej, kiedy mówimy o muchomorze, to mamy właśnie na myśli muchomora czerwonego. Podobny też jest na przykład muchomor plamisty, ale już ma troszeczkę inną barwę kapelusza. I tak... Właśnie, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, tak jest. To, y, ja wiem, że tu jest dużo różnych takich wątków pobocznych. On chyba nie jest w tej liście 70 tak, kilku. Tak, nie, on nie jest, on zdecydowanie nie jest, tak. To znaczy y, mamy w Polsce, bo generalnie podział na grzyby jest taki, że mamy jadalne, niejadalne i trujące. Różnica między niejadalnymi a trującymi jest taka, że przepraszam, że niejadalne są grzybami, które... Po spożyciu nie wyrządzą nam krzywdy albo są niesmaczne albo wręcz psują całą potrawę. Natomiast trujące no to rzeczywiście y, mogą nam wyrządzić krzywdę i muchomor czerwony zalicza się do grzybów oczywiście trujących, ale rzeczywiście y, coraz częściej w internecie się słyszy o tym, że ktoś zjadł i nic mu się nie stało. Y, oczywiście mm, rzeczy jest tak, po faktycznie wielokrotnym, ja nie zachęcam, od razu powiem, ale po wielokrotnym przygotowaniu i w dużej ilości wody, rzeczywiście są przypadki, że ludzie spożywają tego grzyba i przeżywają. Jest nawet w historii taki opisany przykład człowieka, który zjadł y, srom, y, y, muchomora sromotnikowego i też przeżył, i zrobił to dwukrotnie. Y, oczywiście też zrobił to, żeby było ciekawiej. Y, w, upubliczniając to, czyli to było przy, przy kamerach. I on przeżył. On oczywiście przeżył, był świadomy tego, co robi, i wiedział, że po prostu jemu to, to nie zagrozi. Tak więc są takie przypadki. Natomiast, słuchaj, czy trzeci, mówi się, że do trzech razy sztuka, prawda? Ale No właśnie, jak wątroba wygląda. Znaczy, ja tego nie, ja, ja tego nie wiem, bo ja nie próbowałem. Natomiast, natomiast mogę powiedzieć jeszcze to, że na przykład na Syberii. Bo to jest w ogóle też ciekawy temat, że w jednych państwach grzyb jest uznawany za trujący, a w innych jest do, do, do spożycia. Jak najbardziej on się nadaje i nawet są prawda, przepisy, które funkcjonują od wielu lat i ludzie rzeczywiście z nich korzystają i przyrządzają te grzyby. I na przykład na Syberii rzeczywiście jest to grzyb jadalny. Tam można faktycznie także. Tak, tak, tak. Mhm. No, właśnie, no, to może inni ludzie są, nie wiem, nie, no żartuję, ale oczywiście rzeczywiście są tam przepisy, i nawet gdzieś napotkałem na taką relację Sybiraków, którzy faktycznie zjadali te, zjadali te grzyby. Także, może no... też po prostu się, znaczy warunki atmosferyczne sprawiają, że jednak skład, na przykład ilość tych toksyn jest jakby tego, inna. Tego to nie to wiem, bo w ogóle postawię. nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W ogóle kiedyś dostałem takie. Pytanie, na które do dziś nie znam odpowiedzi, w ogóle dlaczego grzyby są trujące i dlaczego tak silnie trujące. To jest bardzo ciekawe. Pytałem też specjalistów od grzybów. Nie zna, nie, nie, nikt nie zna odpowiedzi. Znaczy, może ktoś zna, ale ja jeszcze na taką osobę nie trafiłem, więc to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ale rzeczywiście jest bardzo dużo też fanów zjadania grzybów w celach przeniesienia się do innego świata, tak to nazwijmy. I rzeczywiście, no, działanie halucynogenne oczywiście on również wykazuje. I są naprawdę ludzie, którzy po prostu się lubią takie doznania i rzeczywiście spożywają grzyba muchomora sromotnikowego, znaczy sromotnikowego może nie, ale właśnie muchomora czerwonego jak najbardziej. Ja tylko jeszcze dodam, bo w ogóle to jest temat grzybów, to jest w ogóle temat rzekaj, to byśmy mogli zrobić oddzielny wykład na ten temat. I tutaj, jakby przechodząc dalej, bo jeszcze o paru grzybach chciałbym powiedzieć, a jeszcze sporo i tak mamy podczas tego wykładu, to powiem tylko tyle, że grzyb ten był wykorzystywany kiedyś też szczególnie w takich przekazach ludowych to do trucia współmałżonków, także to niestety taką miał też sławę. Ale Boże, rzecz... jakie szerokie zastosowanie. Tak, 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 jest takie właśnie szerokie zastosowanie hmm. tego grzyba, ale również na przykład do, to był też taki grzyb, który stosowano na przykład do tego, żeby truć owady, które były w, w domu, w mieszkaniu, się pojawiały w chałupie i, i żeby właśnie się ich pozbyć, no to w ten sposób się je truło, z, z wykorzystaniem właśnie tego, tego grzyba. I ostatnia rzecz, taka ciekawostka. My przywykliśmy do tego, że muchomory są grzybami niejadalnymi. Otóż są grzyby. Muchomory, które rzeczywiście można spożywać. To też nie jest tak, że wszystkie muchomory z automatu w ogóle odpadają. No ale to wiadomo, trzeba się znać, i, i to jest naprawdę bardzo, bardzo nieliczne grono osób, które zbiera takie grzyby. My, kiedy mówimy w ogóle o grzybach, to najczęściej mamy na myśli właśnie te, które wyrastają z ziemi i, i mają piękne kapelusze właśnie borowiki, podgrzybki. Natomiast. Pamiętajmy o tym, że jest jeszcze całe mnóstwo grzybów, które są grzywa, grzybami nadrewnowymi i tak jak tutaj właśnie widzimy, popularnie nazywanymi po prostu chubami, tak? które, no to nie zawsze jest dobre określenie, bo nie każdy grzyb właśnie rosnący na takim drewnie martwym, czyli na przykład powalonej kłodzie, to jest po prostu chuba. Są, aha, tylko na marginesie jeszcze Państwu powiem, że my często właśnie jak zbieramy grzyby, to myślimy o całym organizmie, że zbieramy grzyba. Ale uwaga, to tak nie działa, bo tak naprawdę ten, cała struktura tego grzyba, to, co najważniejsze, to jest wszystko pod ziemią. To jest ogromna sieć. I to jest trochę tak, jakbyśmy zrywali z jabłonki jabłko. To jest mniej więcej taki sam efekt. My tylko zbieramy owocnika. To jest tylko owocnik, a cała reszta jest, jest cała tego struktura tego grzyba, grzybnia jest właśnie pod ziemią. Warto o tym pamiętać i zdawać sobie z tego sprawę. Ale przechodząc. Słucham? Jeżeli chodzi o ścinanie, Ścinać, wyrywanie. Nie, nie wyrywać, <laughs> mówię, żeby było słychać w internetach. A dobrze. E, tak, oczywiście. E... Nie ma to większego znaczenia, naprawdę. Są różne szkoły, też nie chcę już na ten temat, bo to jest też wątek bardzo ciekawy. Natomiast ludzie się od zawsze i chyba dalej będą się spierać jeszcze przez wiele, wiele kolejnych lat, czy wycinać, czy wykręcać. Ci wykręcający jeszcze się spierają ze sobą, czy wykręcać w prawo, czy w lewo. Także to jest są różne techniki, naprawdę, ale generalnie nie ma to większego znaczenia dla samej grzybni. Warto po prostu później tam nie rozgrzyby. Bo są tacy, którzy tam prawda sobie patyczkiem jeszcze rozgrzebują, ona tam wysycha, więc nie warto tego robić. Najlepiej w ogóle ją trochę zakryć. Już mało kto to robi, no ale rzeczywiście to, to warto, warto o tym pamiętać. Przechodzimy do białoporka, bo ten grzyb jest tutaj widoczny, białoporek brzozowy, to jest grzyb, który występuje na brzozach, zresztą jak sama nazwa nam wskazuje, ta druga gatunkowa, czyli brzozowy i to jest grzyb, który już od bardzo dawna był wykorzystywany przez ludzi do leczenia różnych schorzeń. On ma takie właściwości antybakteryjne, antyseptyczne, poza tym do ktamowania krwotoków, stosowany i do bólów żołądkowych, jako w postaci na przykład wywaru, można go również stosować. I co ciekawe, ten grzyb, a właściwie dwa grzyby, były znalezione u tak zwanego człowieka lodu, który to został kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu odnaleziony w Alpach. Zachował się w stanie wręcz idealnym, no i to nam bardzo dużą dało wiedzę na temat tego, jak kiedyś ludzie funkcjonowali, co ze sobą nosili, jak się ubierali, itd, i tak dalej. I między innymi okazuje się, że ten człowiek miał przy sobie dwa grzyby. Jednym z nich to był Hubiak Pospolity, czyli tak zwana kiedyś to była po prostu zapalniczka, tak możemy powiedzieć, bo chub, huba jako taka chubka była stosowana właśnie do rozpalania ognisk, natomiast drugim grzybem był właśnie. Białoporek brzozowy i po gruntownym przebadaniu tego człowieka okazało się, że on miał problemy żołądkowe. No i to właśnie wyjaśniło, dlaczego on te grzyby nosił przy sobie. Także to widzimy, że już wiedza na temat grzybów i wykorzystanie grzybów było u ludzi w zasadzie, no myślę, że od zawsze. Myślę, że to nie będzie nadużycie, jeżeli tak powiem. To jest taki grzyb też bardzo mało znany. A można go spożywać, i bardzo ciekawy w ogóle, bo on dosyć szybko znika. A może ktoś wie, co to jest za grzyb? O, brawo, bardzo dobrze. Tak, to jest czernidła kołpakowaty i ten grzyb, tak, taką ma nazwę, i, i ten grzyb rzeczywiście, też niestety, ja tak zauważyłem, że często jest niszczony niesłusznie. Młode owocniki są, można je spożywać, jak najbardziej. Natomiast, jeżeli popatrzymy, co się dzieje ze starszymi, to takie troszeczkę starsze, to ten kapelusz, kiedy zaczyna się już rozwijać, to on bardzo mocno czernieje od spodu, i to bardzo dobrze tutaj widzimy, i ten owocnik już się nie nadaje do spożycia. Natomiast co ciekawe, on później wręcz zanika i pozostaje tylko w zasadzie tak jak tu widzimy. Pozostaje tylko trzon, a cały kapelusz w zasadzie można powiedzieć, że się rozpływa, bo rzeczywiście z niego kapie taka czarna maź, niczym atrament, nawet troszkę gęstsza niż atrament, i on po pewnym czasie po prostu zanika w ten sposób. Także bardzo ciekawy grzyb i mało, mało znany. Poza tym, że są grzyby, które nas najbardziej interesują z. Spożywczego punktu widzenia, bo możemy je po prostu skonsumować, i takie grzyby są bardzo często zbierane, to ja oczywiście jak chodzę, to zwracam uwagę na wszystkie grzyby. Kiedy jestem w lesie, to patrzę na również inne bardzo ciekawe formy, takie, które przez przeciętnego grzybiarza są zupełnie pomijane. I tutaj taki jeden przykład to jest taki grzyb, który się nazywa świecznik rozgałęziony. No i chyba nie trzeba tłumaczyć skąd ta nazwa, no bo wszystko widać, prawda? Kształt jest rzeczywiście niesamowity. A tutaj z kolei jest taki grzyb, który, tak, myślę, że przez państwa może być znany, aczkolwiek szerzej jednak są mało znane te grzyby. Nie, nazywane są właśnie siedzuniem sosnowym. Albo szmaciakiem, albo kozią brodą. Też takie, takie nazwy funkcjonują, bo w wielu różnych rejonach Polski <gryby> grzyby się różnie nazywają. No i to jest właśnie też takie kozia broda, to jest właśnie taki przykład. I on znajduje się najczęściej z racji tego, że nazwa brzmi siedzuń sosnowy, czyli siedzi na sośnie, a właściwie pod nią i tutaj dokładnie to, co widać w tle, to jest właśnie sosna, czyli bardzo blisko, w pobliżu tej sosny wyrósł właśnie siedzuń sosnowy. Grzyb oczywiście jak najbardziej jadalny, mimo tego, że ktoś by popatrzył, to w ogóle by się zdziwił, no jak to taki jadalny, trochę wygląda jak taka duża pleśń, ale jak najbardziej do jajecznicy bardzo dobry, można dodawać, tylko niestety kłopotliwy w umyciu, w związku z tym, bo tam on jest w w środku trochę gąbka ma taką strukturę, więc tam wchodzą różne wady, jakieś tam nasionka wpadają, yy, nawet drobinki piasku, gleby, ściółki, prawda? I później to umyć to jest wszystko ciężko, więc dlatego ludzie niezbyt chętnie go zbierają. No, pomijam fakt, że po prostu jest mało znany. A to na przykład, Państwo znają takiego grzyba, bardzo też nietypowy, ale się pojawia. To jest mało znany grzyb rzeczywiście i tak. O, brawo, świetnie. Myślałem, że czymś Państwa zaskocza, a tu wszyscy wszystko wiedzą, ale to dobrze, to, to, ale yy, tak jest. To jest próchnilec maczugowaty, ale najciekawsza naj jest nazwa taka zwyczajowa tego grzyba, ponieważ nazywany jest palcami u marlaka. Po prostu palcem marlaka, które tak wystają z, z gleby. No rzeczywiście cie, ciekawy, czasami też na drewnie występuje, bo też widziałem, ale tak, smacznego. No ale jego akurat, jego akurat nie zbieramy, to pokazuję jako taką ciekawostkę. Tych grzybów jest całe mnóstwo. Ja bym mógł Państwu naprawdę jeszcze wiele tutaj Państwu opowiedzieć o tych, o tych, o tych grzybach, bo to jest naprawdę no, bogactwo ich i też różnorodność jest ogromna. Także no, mówię, to śmiało można zrobić wykład jeden i, i dwa i jeszcze więcej, na pewno, ale przechodzimy do kolejnych bardzo ciekawych aspektów związanych z jesienią w lesie, bo oto mamy takie wrzosowisko. Przywykliśmy do tego, że w sklepach szczególnie właśnie pojawiają się z końcem. Wakacji pojawiają się bardzo licznie wrzosy, i jest rzeczywiście takie, takie myślenie, że wrzosy przede wszystkim pojawiają się we wrześniu. Zresztą te nazwy, prawda, też są do siebie zbliżone: wrze, wrzos, wrzesień. No i y, oczywiście one zakwitają rzeczywiście we wrześniu, ale one potrafią nawet już w końcówce lipca, przez sierpień, wrzesień, październik, a nawet jeszcze do listopada, potrafią się utrzymywać te ładne kwiatuszki. Także warto o tym pamiętać. No i wrzosowiska w ogóle bardzo takie specyficzne miejsca w lesie. Polecam, jak ktoś ma możliwość poobserwowania, właśnie wrzosowisk, jak wyglądają czasami. To są naprawdę bardzo rozległe, duże tereny, opanowane w zasadzie tylko przez tego wrzosa zwyczajnego. No i tutaj, właśnie, jest przykład. Bardzo dobry. To jest akurat z Kampinoskiego Parku Narodowego. I tutaj, jeszcze też jedna bardzo ważna ciekawostka dla państwa. Myślę, że to będzie też zaskoczenie dla wielu osób, bo poza tym, że. Występują w lesie grzyby, które są niezbyt znane, a nadają się do jedzenia. To to jest też takie jedno z większych zaskoczeń. Jak zawsze opowiadam, to wiele osób nie wie o tym. Mamy oczywiście pęd buka. I ten. To jest zdjęcie zrobione przed wczoraj. Także jak widać jeszcze nie są takie wybarwione, to są dosyć intensywnie jeszcze zielone liście, ale pojawiło się tutaj coś jeszcze. I to jest. My najczęściej myślimy, że pąki pojawiają się wiosną. Zresztą, prawda, ja już wiele razy słyszałem: O, idzie wiosna, już widziałem pąki na drzewach. No to proszę sobie pójść teraz do lasu albo po obiedzie bożonarodzeniowym, kiedy już nie ma liści na drzewie, proszę sobie zrobić spacer do lasu i popatrzeć na te gałązki, na te pędy drobne. To zobaczymy pąki. I to, co widać tutaj, to są już właśnie wykształcone pąki. Liście opadną, chociaż u buka jest tak, że te liście bardzo długo. One najpierw robią się brązowe, a potem bardzo długo właśnie jeszcze na drzewie są, zanim, zanim totalnie opadną, więc buk jest taki trochę może specyficznym gatunkiem. Ale za to ja zrobiłem specjalnie zdjęcie buka, ponieważ te pędy są bardzo widoczne, długie, ostre i widzimy, że pąki już w całej okazałości czekają, tak? I one czekają przez całą zimę do wiosny, a na wiosnę one się nie pojawiają, a dopiero się. Rozwijają. Warto o tym pamiętać. To myślę, że takie będą Państwo mogli zaimponować na przykład na znajomym rodzinie, na jakimś spacerze. No oczywiście to jest również jesień, to jest też i czas zbiorów, więc zbieramy nie tylko to, co w sadach, to, co na polach, ale również i w lesie jak najbardziej. Teraz w ogóle jest taki czas, kiedy dęby bardzo Mocno owocują i zrzucają bardzo dużo żołędzi. Kto przechodził pod dębem, to miał możliwość zaobserwowania, że w tym roku jest bardzo dużo żołędzi. To jest tak zwany rok nasienny, czyli on się powtarza u tych gatunków ciężko nasiennych, do których należy dąb, buk, na przykład też. One się, te, te lata się pojawiają co kilka co 5, czasami nawet co 8 lat i wtedy dopiero następuje takie obfite owocowanie. U gatunków lekko nasiennych to czasami jest co drugi rok, także bardzo często. A dąb jest akurat gatunkiem bardzo, tym, tym ciężko nasiennym, w związku z tym jedne też z też większych nasion w naszym kraju. No więc Teraz następuje to takie bardzo silne <laughs> owocowanie. No i przypomnę, że to jest nasiono, tak, czyli żo żołądź jest nasionem. Warto też pamiętać jeszcze, że jest on, żołądź, a nie żołęć, prawda? To też jest tak samo jak z łabędziami. Jest nie łabądź, tylko łabędź. Warto o tym pamiętać. To są takie trochę zagadki języka polskiego. A tutaj z kolei mamy bukiew, czyli orzeszek bukowy. I orzeszki bukowe y bardzo smaczne są, ale nie polecam jedzenia w dużych ilościach, ponieważ zawierają faginę, która jest dla człowieka toksyczna. Natomiast po wyprażeniu można te, można te orzeszki spożywać. No i oczywiście to jest bardzo ważne dla zwierząt leśnych, bo czy bukiew czy właśnie żołędzie, no to stanowią pożywienie. Pierwsze, co chyba nam przychodzi na myśl, to dziki, ale to nie tylko dziki. Mnóstwo innych zwierząt właśnie pożywia się również... Nasionami buka, czy, czy, czy dębu. No i troszeczkę opowiem jeszcze o zwierzętach, jak to wygląda, jak to wygląda w świecie zwierząt, co takiego się dzieje. Kto miał okazję usłyszeć ryczące jelenie, ten na pewno zapamiętuje ten głos, a może nawet i widok, bo jak się uda zobaczyć, to tym bardziej. Na, naprawdę na wiele na długi, długi czas, bo to jest coś niesamowitego. Niektórzy cały rok czekają na ten niezwykły spektakl przyrodniczy po to, żeby właśnie zobaczyć te jelenie, czasem z bardzo bliska, a przede wszystkim je usłyszeć. One potrafią przez całą noc ryczeć takim bardzo niskim basowym głosem. Rykowisko już się zakończyło, więc niestety, żeby w przyrodzie tak to jest, że jeżeli chcemy coś obserwować, no to musimy się akurat wstrzelić w ten moment, bo jak nie, a czasami niektóre rzeczy trwają dwa tygodnie na przykład i koniec. Jeżeli przegapimy, no to niestety rok trzeba czekać. Dlatego też tworzenie filmów przyrodniczych jest, jest tak szalenie trudne, bo kiedy yy, tworzymy jakikolwiek w zasadzie inny film, powiemy aktorowi, prawda, żeby jeszcze raz powtórzył scenę, tutaj inaczej się uśmiechnął, tutaj inaczej zagrał, inaczej powiedział. W przyrodzie tak nie ma. Po prostu trzeba dany moment wyczekać, jak przegapimy następną okazję niestety za rok. Także rykowisko się już zakończyło. Natomiast yy, bardzo polecam, żeby właśnie yy, wyjść szczególnie właśnie we wrześniu do lasu wieczorem o zmroku albo po, w ogóle nocą, żeby pójść. Nie ma się czego obawiać, przynajmniej w polskich lasach nie ma zbyt wielu zagrożeń. I i posłuchać tych niezwykłych zwierząt. Mamy również łosie, które zaraz, albo w zasadzie ten czas się zbiega z rykowiskiem. To jest z kolei bukowisko i łosie mają odgłos, który zupełnie jakby nie pasuje do ich postury, bo zwierzę większe od jelenia, więc wydawałoby się, że również będzie głos bardzo niski, basowy, a tymczasem to jest takie stękanie. One dosyć mocno stękają, tak jakby trochę żaliły się całemu światu, jakie mają ciężkie życie, trochę to tak wygląda. Natomiast ja przynajmniej tak to identyfikuję, bo rzeczywiście ten głos jest totalnie niepasujący do tak ogromnego zwierzęcia. Natomiast no podczas bukowiska, które też w zasadzie się kończy, ale no jednak jest to też taki niezwykły czas, kiedy samce poszukują tych rujnych klemp, czyli, czyli samic i kiedy taką znajdą i uda im się jeszcze wygrać pojedynek na przede wszystkim głosy z innym samcem, no to kiedy uda pokryć się taką, kiedy jemu się uda pokryć taką samicę, no to udaje się w dalszą drogę, aby szukać kolejnej. Pewnie Państwo słyszeli teraz a propos łosia, że bardzo dużo właśnie ginie. Jest teraz taki e, trudny moment, bo e, łosi rzeczywiście no, przemieszczają się i e, teraz sporo w mediach mówi się o tym, że przez e, chyba ostatnie jakieś 2-3 tygodnie e, po prostu masa e, zabitych przez samochody łosi leży na drodze przecinającej Puszczę Kampinoską. Także to jest też nies, niesłychanie e, ważny problem. A jeżeli chodzi o kolejne zwierzę, to mamy jeszcze Daniela, no i u Danieli, akurat teraz trwa bekowisko, także mamy rykowisko, bukowisko i bekowisko. I bekowisko to jest właśnie ten okres godowy u Danieli, który właśnie teraz trwa. Także to, to jest jeszcze ten moment, jak ktoś na przykład Danieli nie słyszał, to jeszcze też może właśnie usłyszeć je odzywające. Tutaj, akurat podczas, podczas walki, uchwycone. No, i jeszcze nie sposób nie wspomnieć o migracjach ptaków, które to odbywają się każdego roku, w zasadzie też na, praktycznie na każdym kontynencie, i są to wędrówki ptaków mające na celu przemieszczanie się. Czasami na bardzo duże odległości, po to, żeby dotrzeć na zimowisko. No i te zimowiska, dlaczego ptaki lecą na zimowisko? Przede wszystkim chodzi o pożywienie. To nie jest tak, że bocian w naszych warunkach sobie nie poradzi, bo jest mu za zimno. On po prostu nie znajdzie pożywienia, albo będzie miał to bardzo utrudnione, więc one po prostu odlatują. No bocian to jest taki nasz, ten taki sztandarowy przykład ptaka, który migruje i Tutaj widzimy takie kołujące, wykorzystujące kominy powietrzne, bociany, które lecą nad Izraelem. One oczywiście przez dużą część. Faktycznie y, przez dużą część swojej podróży rzeczywiście szybują, czyli rozpościerają bardzo szeroko swoje skrzydła i na nich y, szybują. I wbrew pozorom to jest też bardzo męcząca droga, bo nieraz były takie przypadki, że y, bociany y, dolatywały do jakiegoś zbiornika wodnego i dosłownie padały ze zmęczenia. Wystarczyło, prawda, na przykład z. Y, Wyciągnąć tylko szyję i spróbować uchwycić jakąś rybę, jakieś pożywienie, a po prostu one padały ze zmęczenia martwe. No poza tym pamiętajmy, że każda taka droga jest niesamowicie. Energochłonna, czasochłonna, ale również i bardzo niebezpieczna, bo mnóstwo różnych przeciwności losu muszą te ptaki pokonać. A nie zapominajmy, że u nas ptak niemalże, mówię teraz o Bocianie, niemalże święty, bo naprawdę bardzo ważny w naszej kulturze również, a na południu, już nawet południu Europy czy na północnej Afryce ptak, do którego się strzela, którego się po prostu zabija. I bardzo często jest tak, że my tutaj te ptaki chronimy a one lecąc na południe po prostu są masowo zabijane i co najgorsze, po prostu dla zwykłej przyjemności człowieka. Nieraz zdarzają się takie przypadki, że ptaki są po prostu okaleczane, na przykład mają, no widziałem kiedyś na przykład takie zdjęcie, zimorodka, który poluje swoim dziobem, bo się wbija w wodę po to, żeby upolować ryby i miał odstrzeloną dolną część tego dzioba. No więc on już, on, on, on praktycznie jest, nie do uratowania taki zimorodek, prawda? On, on na pewno zginie. No i to niestety się dzieje cały czas. Także my tu te ptaki chronimy, staramy się im zapewnić dobre warunki. One lecą na południe, po prostu masowo, wręcz giną. Wiadomo, również w Afryce też jest bardzo duży z tym problem, pewien fotograf przyrody, pan Artur Tabor, już nieżyjący, bardzo dobry fotograf, miał takie marzenie, żeby sfotografować naszego bociana, naszego klekota na tle słonia czy żyrafy. No i powiedział, że to jest rzecz, karkołomne zadanie to jest, ponieważ Bocian w Afryce bardzo boi się człowieka i po prostu ucieka. No, rzecz dla, do, dla nas nie do pomyślenia. U nas, prawda, gnieździ się na dachach, na słupach, blisko człowieka, a tam po prostu ucieka, boi się tego człowieka i rzeczywiście uchwycenie bociana przy jakimś afrykańskim zwierzęciu było bardzo trudne. No, o bocianie to można też dużo powiedzieć, więc pójdę dalej, żeby się nie zatrzymywać tylko na tym temacie. Mamy. Również migrujące gęsi. To jest też niesamowity widok, bo ptaki migrują o różnych porach dnia w różny sposób, bo latają i nocami, bo jest czasami też bezpieczniej, latają pojedynczo, trzymają się gdzieś tam nisko nad ziemią, ale są też takie ptaki, które przelatują bardzo wysoko nad ziemią. No, co prawda przykład może nie z naszego kraju, ale warto przytoczyć, jak niesamowite są ptaki. Gęś tybetańska, która przelatuje nad Himalajami, spokojnie osiąga takie wysokości, leci właśnie w takim kluczu i przelatuje nad najwyższymi górami w, na świecie. Śpin potrafi spać na lodzie, potrafi przetrwać naprawdę niesamowicie trudne warunki atmosferyczne. Także ptaki. que são no... <coughs> Zwierzętami, które są przystosowane do nie tylko odbywania bardzo długich wędrówek, ale również do bardzo trudnych warunków. Pamiętajmy też, że im wyżej, tym zimniej, w związku z tym one czasami lecą w temperaturach rzędu minus 20, minus 30 stopni Celsjusza, a jeszcze do tego, jak kiedy one są w ruchu, no to ta temperatura, wiadomo, odczuwalna staje się dużo niższa. Poza tym też żurawie, prawda, latające, też w, w, tworzące takie kluczy przy tym swoim charakterystycznym Odgłosie klangorze. No to jest coś, co naprawdę się zapamiętuje na długie, długie lata, i naprawdę ja nawet w Warszawie, mieszkając w bloku, obserwuję klucze przelatujące dosłownie nad moim blokiem. Nawet ostatnio, dosłownie, nie wiem, dwa tygodnie temu, miałem tam taką sytuację, że przy otwartym balkonie coś tam robiłem w kuchni i w pewnym momencie tak nasłuchuję. Mówię, o, na pewno to muszą być żurawie, no po prostu tego się nie da pomylić. Wyskoczyłem szybko na balkon, leciały bardzo spokojnie, majestatycznie. Mimo tego, że była noc, to i tak były bardzo dobrze widoczne, Nie wysoko nad blokami przelatywały. Także no, niesamowite, niesamowicie piękne widoki. Naprawdę nie trzeba czasami się ruszać gdzieś tam daleko, poza miasto, bo można spokojnie w mieście też takie rzeczy obserwować. No i a propos właśnie bloków i różnych ciekawych sytuacji. Związanych z blokowiskami to również mamy takie sytuacja, jak tutaj, czyli hibernacje nietoperzy. Ja na przykład wczoraj wyszedłem też wieczorem na swój na, na balkon i słychać takie takie. Ciężko mi nawet scharakteryzować dokładnie ten odgłos, takie pikanie, takie charakterystyczne, i to są właśnie nietoperze. Także nietoperze też możemy usłyszeć w miastach w Warszawie one oczywiście występują. No Często są też takie no, nawet nawet Wczoraj rozmawiałem z taką jedną panią, która pytała mnie, no co tu zrobić, jak taki nietoperz wleci do mieszkania. No otóż ludzie bardzo często postępują w jaki sposób. Jeden, jeden sposób to jest taki, że ludzie się po prostu boją i reagują, boją się o tego nietoperza i reagują w taki sposób. No jak tu pomóc temu zwierzęciu, biedne zwierzątko, trzeba jakoś mu pomóc, jak trzeba jakoś zaradzić a drugi sposób reagowania to jest o rany, wpadł mi nietoperz do mojego mieszkania, ludzie ratujcie mnie, co tu się dzieje, ja po prostu nie wiem jak tutaj sobie poradzić z tym nietoperzem. No także są takie dwie różne reakcje ludzi, natomiast rzeczywiście nietoperze są takimi zwierzętami, które wykorzystują te różne zakamarki, bo one są no, takimi malutkimi zwierzętami, prawda, największy nietoperz żyjący w Polsce to borowiec, który ma no, rozpiętą skrzydło mniej więcej taką, prawda, więc to jest no, bardzo niewielkie zwierzęta, też nielubiane przez nas, bo mówi się, prawda, że roznoszą wściekliznę, że się wkręcają we włosy, piją krew i tak dalej. No to wiadomo, dużo więcej tutaj jest mitologii niż, niż prawdy, a zwierzęta bardzo, bardzo pożyteczne. O nietoperzach też można dużo opowiedzieć, także idziemy dalej. Zwierzęta, które hibernują to nie tylko nietoperze, ale również jeże. Jeże są niesamowicie ciekawymi zwierzętami ze względu na to, że to są zwierzęta, które ja bardzo lubię ze względu na to, że są niesłychanie twarde. To są zwierzęta, dla których... Które bardzo dobrze przeciwstawiają się wszelkim trudnościom, które napotykają w życiu. Wiele z nich jest uszkadzanych, na przykład przez kosiarki. Jesz, który straci oko, jest w stanie dalej funkcjonować. Gorzej, kiedy na przykład taka kosiarka odetnie mu nos, bo wtedy a takie sytuacje naprawdę się zdarzają. I, je, I widziałem też jeże, które no, bez nosa już sobie nie, nie da rady, bo niestety no, musi jakoś wychwytywać, wyczuwać to pożywienie, ale bez oka już jak najbardziej tak. Widziałem jeże, które bez nogi funkcjonowały. Zresztą bardzo często zwierzęta, które na przykład nie mają nogi, są przez nas spisane na straty. A to nie do końca jest prawda. Też widywałem zwierzęta, które nie miały nogi, a funkcjonowały, normalnie żyły w środowisku leśnym. Także to. No nie do końca tak jest, że zwierzęta są, potrafią być naprawdę bardzo, bardzo twarde i potrafią wykazywać bardzo dużą wolę życia, jeże zdecydowanie takimi są. One oczywiście hibernują, już, już niedługo zacznie się z pierwszymi przymrozkami, zacznie się ten czas, kiedy one będą się ukrywały. Przede wszystkim w różne zakamarki, głównie to są liście, zagrzebują się i faktycznie jak one zasypiają teraz, tak budzą się dopiero na wiosnę, czyli mniej więcej marzec, kwiecień. I taki jeżdż, żeby przetrwał zimę, musi ważyć minimum 500 gramów. Wiesz, który waży mniej, na przykład taki malec, który się dosyć późno urodził i nie osiągnął takiej masy ciała. Niestety jest bardzo często skazany na śmierć. To jest też zdjęcie, które niedawno zrobiłem i pokazuje właśnie ropuszkę jest ropucha, która znalazła sobie taką norkę w lesie i po prostu sądzę, że ona już tam będzie tej norki pilnowała po to, żeby ją utrzymać przez całą zimę, żeby to było jej takie schronienie. Natomiast cała, cała rzesza właśnie ropuch, gadów, chciałbym powiedzieć nie ropucha, płazów. Płazów, gadów właśnie też hibernuje w tym okresie. To nie jest tylko tak, że to nie topesz i jesz, prawda? Tylko całe mnóstwo zwierząt właśnie z, yy, yy, przestaje funkcjonować w tym normalnym trybie, a zaczyna, wchodzi w ten tryb zimowy, i wiadomo, z hibernacją wiąże się to, że no w przypadku ssaków bardzo mocno obniżają swoje tempo wszelkich czynności życiowych, czyli zwalniają swój oddech, praca serca staje się dużo powolniejsza. A, no właśnie, tu tak się rozpędziłem, bo już powiedziałem o tych gadach, a tutaj mamy akurat, właśnie za skrońca, który to też jest właśnie w jakimś takim ukryciu. No, może to być właśnie takie ukrycie zimowe, bo wiadomo, no trzeba gdzieś się skryć przed przede wszystkim działaniem na przykład drapieżników, no bo wiadomo, jeżeli się dobrze taka, takie zwierzę nie ukryje, no to może być niestety zjedzone. Rżownice to są takie zwierzęta, które, no my może też jakoś za bardzo za nimi nie przepadamy, ale też oczywiście do tej zimy się przygotowują w taki sposób, że schodzą nisko. One mniej więcej schodzą na głębokość dwóch metrów, no i tam po prostu... Tam właśnie bytują, a też zwierzę bardzo nam potrzebne, bo przecież użyźnianie gleby i w ogóle wszelkie procesy związane z przerabianiem, przerabianiem gleby to właśnie jest ich dzieło. I mamy jeszcze co prawda, to się jeszcze nie dzieje ale mamy dziki, które teraz obficie poszukują pożywienia. No i tak jak wspomniałem wcześniej, wiadomo, żywią się na przykład bardzo chętnie, zjadają żołędzie, te orzeszki bukowe również, ale nie tylko. Dzik uchodzi za zwierzę wszystkożerne, faktycznie takim jest, ale zdecydowaną większość jego pożywienia stanowi jednak pokarm pochodzenia roślinnego, a nie zwierzęcego. I dlaczego mówię tutaj jeszcze o dzikach? Bo dziki to są takie zwierzęta, które szykują się powoli, bo to nastąpi już z końcówką listopada, w grudniu, w styczniu będzie tak zwana huczka, czyli też właśnie okres godowy dzików, kiedy to właśnie Odyńce będą poszukiwały loch. Natomiast bardzo ważna rzecz jest taka, że dziki to są też jedne z nielicznych zwierząt w naszej strefie klimatycznej, które w zasadzie są zdolne do rozrodu. Kiedy mają dobre warunki, to w zasadzie przez cały rok. I ja na przykład coraz częściej widuję młode dziczki, czyli tak zwane pasiaki, czyli te dziki, które mają jeszcze na swoim ciele pasy. One mniej więcej znikają po około 6, 5, 6 miesiącach z ciała dzika, i potem on się staje takiej jednolitej barwy, mniej więcej jak tutaj, właśnie ten, ten dzik. <laughs> i coraz częściej widuje je we wrześniu, w październiku jeszcze pasiaki. Prawda? Czyli przed nimi będzie dosyć trudny okres, kiedy to te malce będą musiały właśnie stawić czoło tym trudnym warunkom zimowym, ale pamiętajmy o tym, że dziki mają troszeczkę łatwiej niż inne zwierzęta żyjące samotnie, no bo jednak one żyją przede wszystkim w grupach. Także lochy często właśnie tworzą takie przedszkola, możemy powiedzieć, bo się łączą w takie niewielkie grupki i na przykład jak się zbiorę, zbierze na przykład trzy lochy i każda z nich będzie miała po 10, a mogą mieć nawet i maksymalnie nawet do 12 takich młodych, no to już jest już grupa prawie 40 dzików, prawda? Także to jest naprawdę coś niesamowitego. I takim dzikom też jest łatwiej przeżyć, bo one cały czas prak praktycznie ze sobą egzystują. A młode dziki w ogóle, bo często się boimy dzików, a powiem, że dziki są bardzo sympatycznymi zwierzętami, bardzo rodzinnymi, a młode to jest w ogóle, kto widział z bliska, to wie, że to jest. Niesamowicie piękny widok, kiedy one w zasadzie <coughs> bawią się w takiego niekończącego się berka. Cały czas praktycznie ze sobą biegają, skaczą na siebie. Także bardzo ciekawe, no ale wiadomo, bardzo często boimy się tych. Y tych, tych dzików, ze względu na to, że mogą nas rzekomo zaatakować. No, jak podejdziemy za blisko do Lochy z młodymi, to rzeczywiście takie ryzyko jest, ale pamiętajmy, że dziki też się człowieka boją, więc tak nie za bardzo chętnie do niego podchodzą. No, ludziny nie jedzą, także nie ma się czego obawiać. Natomiast, co jeszcze się dzieje? Wiadomo, że zwierzęta się przygotowują do tej zimy, i tutaj mamy przykład. To jest sarna. Czyli jedno jest zwierzę z rodziny jeleniowatych, które jest w naszym kraju w zasadzie najbardziej popularne, naj, najczęściej spotykane ze wszystkich jeleniowatych. I różnica między nimi polega na tym, że jedna zresztą po aurze, nawet tutaj w tle widzimy, że jest pewna różnica. Tutaj po prawej stronie to jest sarna, to jest samiec, czyli rogacz, też nazywany jest rogaczem, <laughs> albo koziołkiem. I on jest w szacie letniej, a ten drugi. Jest tutaj po lewej stronie sarne, widzimy w szacie. Zimowej. Widzimy, że jest zdecydowana różnica. <laughs> to jest również zdecydowanie grubsze. Grubsza jest ta sierść niż ta, niż ta letnia i zmienia drastycznie swój kolor. A to wszystko też dlatego, żeby się lepiej maskować. Zresztą zwierzęta w naszej strefie klimatycznej przybarwiają się na ciemniejsze zimą, z pewnymi wyjątkami, ze względu na to, żeby lepiej absorbować promienie słoneczne. No bo wiadomo, że do czarnego lepiej, le, czarny jednak lepiej wychwytuje te promienie. Wszystko to związane jest z taką gospodarką. Podarką cieplną zwierzęcia. A yy, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale to już mi wypadło dobrze. Yy, no i oczywiście nie sposób nie wspomnieć o niedźwiedziach, które to yy, też oczywiście zasypiają w tym okresie zimowym i yy, yy, warto o tym powiedzieć, bo też m, nam się często wydaje, że. <laughs> Niedźwiedzie zasypiają i podobnie jak i jeże czy nietoperze, budzą się dopiero wiosną, ale to też nie do końca jest prawda, bo chociażby zwrócę uwagę na fakt taki, dosyć mało znany, że kiedy przychodzą na świat młode niedźwiedzie, wcale nie na wiosnę, jak to, albo może bardzo wczesną wiosną, może tak, jak to wtedy jak ktoś powie, to będzie poprawnie, ale to nie jest kwiecień czy maj, tylko przede wszystkim to jest styczeń, luty, no marzec też może być, tak, ale generalnie styczeń, luty, tak, więc poza tym niedźwiedzie no wybudzają się, to nie jest zwierzę, które ono nie hibernuje, tylko zapada w sen zimowy i z tego snu się, i z tego snu się wybudza. Podobnie jest z borsukiem, który wybudza się, opuszcza swoją norę i nawet przy ujemnych temperaturach chodzi i poszukuje pożywienia. I ostatni już slajd. Tutaj już tak troszeczkę przyspieszam, ale się zmieszczę w czasie. Mamy jeszcze raniuszka. Bardzo piękny ptak, podobnie jak i dzik, wykazujący się bardzo rodzinnym życiem, takim grupowym, i bardzo ciekawe jest to, jak raniuszki sobie dają radę, kiedy przychodzą teraz już zimne noce. One mają taki sposób, że na jednej gałązce siadają. Obok siebie w takim szeregu, jeden obok drugiego, i one się wzajemnie ogrzewają, i one później się zmieniają, bo wiadomo, ten, który jest najbardziej na zewnątrz, bo to jest grzany tylko z jednej strony, więc one się później muszą wymieniać. I one te, w ten sposób właśnie ro, robią takie wymiany. Ale odnośnie ptaków, które u nas pozostają, bo powiedziałem, że są takie, które migrują, a te, które u nas pozostają, to oczywiście łączą się w grupy, bo w grupie jest po prostu łatwiej przeżyć, łatwiej znaleźć pożywienie, a też, jak widać na przykładzie, można się też wzajemnie ogrzewać. O tej jesieni i o tym, co, się, co następuje, mógłbym jeszcze dużo Państwu opowiadać. Jest bardzo dużo ciekawych wątków. Ja tylko nakreśliłem pewien taki rys, przeszedłem powiedzmy, od tej wczesnej wiosny, do tej późnej, o różnych takich właśnie ważnych wydarzeniach Państwu powiedziałem. I to będzie na tyle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zachęcam do tego, żeby obserwować to, co się teraz dzieje, bo naprawdę no, przyroda jest zaskakująca, niesamowita, i na każdym kroku możemy coś nie mówi tego y, zobaczyć. Także bardzo serdecznie państwu dziękuję.